Polska jak bezwładny fantom leży i stygnie. Jest odzierana z resztek wartości krajana na kawałki, a naród rzucany pod śmietnik i tego nie czuje. Ale nawet jak ktoś jest głęboko w śpiączce, podobno słyszy. Dlatego należy do tkwiącego w letargu ciągle mówić, jak do płodu w ciąży robi to matka. Bo zdarzają się przypadki obudzenia po kilkudziesięciu latach i powrotu do normalnego życia. Więc dopóki starczy sił, będę mówił, powtarzał, przypominał, upominał cię Polsko, moja ojczyzno leżąca dzisiaj na narach. Brudna, zaniedbana, cuchnąca z daleka, ociemniała. Nawet kilkaset razy to powtórzę, puszczę jeszcze ze 100 filmików, aż przerwiesz ten koszmarny sen śmierci. Obudzisz się i będziesz pełna energii, dzielna i wielka. I do ciebie mówię, narodzie Polski, otępiony, otumaniony, zagubiony, nieumiejący się odnaleźć i zrozumieć swojej sytuacji, wielbiący Żyda, swego okupanta i oprawcę. Wciąż ta przerażająca bezwładność, indolencja, otumanienie. Jak uwolnić się z pęd żydowszyzny? Działać, nie marnować czasu, szczególnie na kościelniane nabożeństwa, zabieracze czasu i energii, otępiacze umysłowe. Nawet w więzieniu można skończyć studia prawnicze i usportawiać ciało. Ale najpierw trzeba coś wiedzieć i coś chcieć. I rozumieć swoją sytuację. Żydowska okupacja od piątego rozbioru, czyli okrągłego stołu, to nie paść ani plotka. To przerażająca oczywistość. Ostatnie 22-lecie to większe osłabienie Polski niż przed zaborami. Gdyby nie szerszy kryzys, Żydzi niemieccy odkroiliby już Śląsk. Ale żeby uśpić naród do tego stopnia, żeby tego nie zauważył, nie wystarczy propaganda mediów czy fałszywych autorytetów. Tu największą rolę wypełnił Kościół. To jest nasz wróg największy, wąż szatański, ukryty na naszej piersi od tysiąca lat. Spójrzcie na te mantrowania jasnogórskie w telewizji Trwam. To nie jest nawet Trwam, ale letarguję. Z drugiej strony te ogłupiacze szły od Przoniaków, Giedroyciów, Gieremków, Sewerynów, Polonii. No i ten zachwyt cipkami na billboardach i kredytami 40-letnimi. Ale dlaczego Polacy to łyknęli jak małpa banany? Nie chodzi mi tu o wywołanie nienawiści do krzyża, gdyż to znak dodatni, plus. A w słowiańszczyźnie to Swarożyc, a także symbol słońca i stron świata, nawet od Indii do Skandynawii. Ja taką zmodyfikowaną swastykę proponuję dla nowej słowiańszczyzny z oznakowaniem zagiętych końców krzyża literami stron świata. Więc praktycznie na katolickich cmentarzach nie trzeba będzie specjalnie zmieniać. W końcu Jezusa też ukatropili za to, że wygarnął prawdę Żydom. A że później to był symbol miecza i morderców. Hitler też tak zrobił z pięknym symbolem. Zajmijmy się jednak największym samozniewalaniem, który wyszedł z żydowszczyzny ukrytej w kościele, czyli spowiedzią uszną. Jest to najbardziej perfidny gwałt na niewinnych psychikach własnych dzieci katolickich rodzin. Własna matka wymusza na dziecku wyjawianie najintymniejszych tajemnic obcemu słudze zła, deprawując je od małego i niszcząc jego osobowość. Powinno to być natychmiast prawnie zabronione jako upadlanie człowieka. To skrzywienie owocuje całożyciowym odebraniem autonomii istnienia, analizowania oraz podejmowania samodzielnych decyzji. Polacy generalnie nie potrafią obiektywnie oceniać sytuacji oraz wyciągać obiektywnych wniosków bez sugestii Kościoła i władzy, nawet jeśli są one najbardziej dla nich szkodliwe. Aż się prosi zastosować średniowieczną karę obcięcia języka każdemu biorącemu udział lub nakłaniającemu do tego barbarzyńskiego sakramentu. A inne, jak nadanie imienia czy obrzęd pochówku, nie potrafisz tego uczynić we własnym gronie rodzinnym, żeby były ważne, godne i trwałe? Koniecznie musisz użyć do tego faceta w sukience? Podobnie łatwo można przejść całością życia do słowiańszczyzny, którą chrześcijaństwo perfidnie wykończyło pod przykrywką zbawienia. Jakiekolwiek zbawienie, jeśli chcesz je osiągnąć, jest możliwe tylko w słowiańszczyźnie.
Tak zwany Święty Krzyż, czyli zakopana Chorwacja, znowu stanie się naszą stolicą. Nawet nazwy nie trzeba będzie zmieniać. Bo Swarożyc to nasz święty znak. Trochę krzyże przerobimy, będzie jak trzeba, po słowiańsku. Obrzędowości też. Chociażby dwutygodniowy okres świąteczny przełomu roku, który zaczyna się 21 22 grudnia, kończy 5-6 stycznia. Zaprojektujemy każdy dzień łącznie z kantyczkami. Słowiańskie narodziny dziecka zimą, w symbiozie z przyrodą i zwierzętami. Tak niegdyś wyglądała chałupa popska z zagrodą dla bydła, które narodzone dzieciątko ogrzewało swoim oddechem. Były odwiedziny rodzin, świętowanie koła słonecznego, którego wtedy brakowało. Czego się wstydzić? Do tego trzeba wrócić. Więc zobaczmy, jak daleko brakuje nam do przeciętnej patriotycznej postawy. Jakąż my mamy wiedzę poza żydowskimi baśniami? Może nie za rok, nie za dwa, ale im mocniej będą napędzać swoją demonologię, czym są beatyfikacje czy ten świebodzin, tym szybciej padną na cztery łapy. Mimo że sami pogrzebaliśmy żywcem Polskę, PRL, swoją matkę żywicielkę. Zwalczyliśmy największe dobro historyczne. No i ta niegasnąca nienawiść do Rosji, tak na wszelki wypadek. Po co rozum? Nie zdajemy sobie sprawy, że dzisiaj cenzura jest większa niż za Stalina. O jakim liberalizmie oni mówią? O jakiej pozostałości komunizmu? Dobrze, że został jeszcze ZUS, jedyna instytucja dobrze funkcjonująca w Polsce, mimo licznych destrukcji jej serwowanych przez rządzących od 1989 roku. Ale już wylewają na niego pomyje. Zniszczyli przemysł. Żydowska ciemnota opanowała budżetówkę. 50 tysięcy nowych miejsc pracy za Tuska. I katastrofa, bo nikt tam nie pracuje, raczej psuje. Umafiniony kraj, bezwolność państwa krajującego, tylko zadłużenie. Nie rozwiązują żadnego problemu, tylko niszczą jak szarańcze. Sanhedryn w ostatnim dwudziestoleciu zrobił nam piękną wycieczkę do nieistniejącego raju. Wyglądało to jak wchodzenie na wielką wieżę z odcinaniem przebytych schodów. Widoki coraz rozleglejsze, oczarowanie, ale jeść się chce i brak drogi odwrotu. Okazuje się, że na szczycie jest lotnia, ale tylko dla pysadków z azymutem na Rica. Reszta? Widzę skoki z WTC. Wyjdźmy z tego żydowskiego, mamo wiedzą. Nadróbmy braki edukacyjne. Stwórzmy nawet państwo podziemne jak z okupacji. Bo teraz czas gorszy, a my tak określaliśmy PRL. Przypomnijmy sobie, jak wtedy było. Na początek chociaż przeczytaj książki pułkownika Załuskiego i Piotra Żaronia. One ci naświetlą meandry sytuacji politycznej II wojny, wywrotową robotę Andersa i jego morderstwo na patriotycznym geniuszu, generale Sikorskim. Ale i kim byli ludzie budujący Polskę po wojnie i czym była naprawdę PRL. A my ani nie chcemy znać prawdy, przyczyn upadku Rzeczypospolitej. Nie spotykamy się, ani nie organizujemy żadnej partii. Bo kto nam tworzy rzeczywistość, państwo, kulturę? Żyd. Jak nie Miłosz Tuwim czy Brzechwa, to Wałęsa, Wojtyła albo Szopin. Taki problem napisać lepszy wiersz od Szymborskiej czy książkę lepszą od Kapuścińskiego? Naprawdę jesteśmy narodem, któremu na korpusie dynda żydowska głowa, jak mówi Sandauer? Czy kiedykolwiek przyjdzie do Polaka poczucie godności i chęć pokazania własnego geniusza? Możesz żyć tylko przed Żydem na kolanach i mantrując bzdety w typie wieżo Dawidowa, domie złoty? Żydowszczyzna to przecież tylko miłowanie własnej ciemnoty i faszystowskich bajań wybraństwa. Nie ma czegoś takiego jak naród żydowski, bo to najgorsza łajdacka wymieszka wszystkich nacji. Porównaj Whoopi Goldberg do Porańskiego czy Michnika. To związek religijny złoczyńców. Żeby tam się dostać, trzeba być bezwzględnym w chciwości i podłości. Jeśli bez skrupułów za dolarem wejdziesz własnej matce przez odbyt do mózgu, sprzedasz swojego brata, ograbisz najwierniejszego przyjaciela, już należysz do narodu wybranego. Bo nawet jeśli sam się tam nie wciągasz, oni cię znajdą i namaszczą iluminacją, wybraństwem, wyimaginowanym bogactwem i mądrością. Wtedy wiesz więcej i będziesz pogardzał tym, co jest dla ciebie najważniejsze.
Nawet się nie zorientujesz, jak to się stało. Więc sam widzisz, do czego prowadzi brak wiedzy u Żydów zwany wiedzą tajemną. Do całkowitej ciemnoty i otumanienia i zniewolenia swojego narodu. Obronić się można tylko przed tym wiedzą i mądrością. Dlatego chcę ruszyć polską wszechnicę internetową. Dawaj propozycje podręczników, a nie ogłupiaczy, co jest do tej pory. Będziemy to nieodpłatnie udostępniać na portalu. Jeśli nie chcesz ze mną współpracować, pisz do szuflady lub realizuj własną stronę. Ale zapoznaj się z materiałami już gotowymi, które tu prezentuję. Przecież to są takie łatwe rozwiązania, żeby wystrzelić żydowszyznę. Jak oni pojadą do Rzymu, można byłoby w ten długi majowy weekend zrobić akcję zanieczyszczenia kościołów fekaliami w całej Polsce i obcinania głów pomnikom Wojtyły. Albo przynajmniej wylewania na nich farby. Pokażmy swoją siłę słowiańską po raz pierwszy. Obecne organizacje patriotyczne i słowiańskie nie tworzą siły, nie osłabiają naszego żydowskiego okupanta, ale odwrotnie, osłabiają siłę słowiańską. Sam sobie odpowiedz, czy wynika to z nieumiejętności prowadzenia tej działalności, czy z opanowania ich przez Żydów. I sam stara się wpływać na kierunek ich akcji. Dociekaj, dlaczego nie ma w nich postępu. Szukaj prawdy, rozwijaj się, niezależnie od podsuwanych ci rozwiązań. Polsko, obudź się wreszcie. Czas ratować państwo. Jak? Tak. Krótko i węzłowato o emeryturach i podatkach. Pierwsze. Każdy po uzyskaniu wieku emerytalnego, 60 lub 65 lat, nabywa takie prawo. Podstawowa emerytura jednakowa dla wszystkich, którzy ukończyli ten wiek, bo to przecież jednostka nieproduktywna. Dodatek do emerytury dostajesz za każdy rok pracy 1%, czyli największa emerytura raczej nie przekroczy 150% stawki podstawowej. Czyli 90-latek po 30 latach pracy ma 105% emerytury, a na przykład stały inwalida 70-latek, co nigdy nie pracował, 95% stawki emerytalnej. Na emeryturze po każdym roku następuje zmniejszenie tej wartości o 1% dotychczasowej wartości, co nie likwiduje rewaloryzacji inflacyjnej. Dorabiać do emerytury można i wypracowywać następne procenty. Służby mundurowe i specjalne mogą mieć wyższy współczynnik za dyspozycyjność, czyli czuwanie, a więc na przykład 1,5% za rok pracy. U nich roczne przebywanie na emeryturze też zmniejsza wartość o 1% w następnym roku emeryckim. Każdy obywatel dorosły bez dochodu, bezdomny, musi mieć środki do przeżycia. Minimum na poziomie stawki wyżywieniowej aresztanta plus 10% dodatek transportowy oraz ubranie, drelik, koszula, skarpety, obuwie co 6 miesięcy. Skala progresywna od dochodów osobistych. 0% do 10 tysięcy złotych za rok. 20% powyżej 10 tysięcy złotych na rok do 50 tysięcy złotych na rok. 40% powyżej 50 tysięcy złotych za rok do 200 tysięcy złotych na rok. 60% płacą podatek wszyscy, którzy osiągają dochody powyżej tej kwoty. Podatek katastralny od wartości stałej i ruchomej. Nieopodatkowana jest wartość majątku poniżej 50 tysięcy euro na osobę. Powyżej 50 tysięcy euro do 200 tysięcy euro 1% rocznie. Powyżej 200 tysięcy euro 2% rocznie. VAT pozostaje jako podatek obrotowy, czyli nie płacą go cywilni obywatele, ale firmy tak. W związku z tym, że jasno widać, że obecny układ rządzący jest tak silnie sklinczowany, że nie ma mowy o jakichkolwiek zmianach w kierunku naprawy państwa, więc można tylko wzdychać, że Stalin przyszedł 66 lat za wcześnie. Niestety wygląda na to, że musimy jeszcze trochę poczekać, aż jakaś fala rewolucyjna to wprowadzi, bo prezentu już nam drugi raz nikt nie zrobi. Czyli do momentu, aż Polska wyjdzie z letargu.